Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro na przeważającym obszarze kraju aktywny będzie front atmosferyczny związany z niżem znad Rumunii i aura będzie zmienna. Na przemian ze słońcem pojawią się chmury i opady. Opady będą słabe i przelotne, a front najbardziej aktywny będzie w pasie środkowym i południowym kraju i tu zachmurzenie wszędzie ma być prawie całkowite. Przez cały dzień dość pogodnie i słonecznie. Będzie tylko na północnym wschodzie, a do południa na brak słońca nie powinni również narzekać mieszkańcy zachodniej Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 3 do 9 stopni i tym razem chłodniej będzie na wschodzie, a cieplej na zachodzie i południu kraju. Sprawdźmy, co u nas. Noc w naszym regionie będzie pogodna, bez opadów, z licznymi rozpogodzeniami i z temperaturą od 2 do 3 stopni. Jutro rano jeszcze padać nie powinno i poranek ma być całkiem pogodny, bo przez chmury będzie przebijać się słońce. A w trakcie dnia nad Dolny Śląsk dotrze front atmosferyczny i chmur zacznie przybywać. Pojawią się też słabe opady deszczu, a nasze termometry wskażą od 7 stopni na południu regionu do 9 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie jutro rosło i wyniesie 1010 hektopaskali. Wiatr północno-wschodni, słaby, umiarkowany. Biometr do południa będzie nam sprzyjał, a po południu przejdzie już w niekorzystny. Podobnie jak warunki drogowe, które pogorszą się dopiero w czasie deszczu. I to już wszystkie informacje o pogodzie na jutro. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.